23 marca. Wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono. List do Żydów, rozdział 10, wersety 32 i 33. Nawet najsilniejsi bracia potrzebują pomocy, zachęty. I wsparcia drugich. Pan tak zaplanował, byśmy nie czuli się całkowicie samowystarczalni, i nawet nasze właściwe opieranie się na Panu wydaje się wymagać współpracy, zachęty, sympatii i miłości współpracowników winnicy. Czyż nie podziela tego zdania każdy, kto zniósł już pewien trud i upał dnia w służbie Ewangelii? Oto zatem sposób, dzięki któremu liczne jednostki spośród drogiego ludu Pana, które same nie mają największej liczby talentów czy sposobności służby, mogą stać się współpracownikami i pomocnikami w dziele Ewangelii. Lud Pana może cierpieć dla prawdy na dwa sposoby: publicznie się za nią opowiadając, Ściąga na siebie potok zarzutów i mnóstwo utrapień ze strony tych, którzy nienawidzą prawdy. Albo, stojąc przy wybitniejszych braciach, którzy spotykają się z takim traktowaniem, sprowadza na siebie różne prześladowania. Wszelkie cierpienia, znoszone dobrowolnie dla sprawy pana, są cenne w jego oczach. Pytania: Czy w tym tygodniu byłam prześladowana? Lub stałam przy tych, którzy cierpieli dla sprawiedliwości. Jak, dlaczego, z jakimi wynikami? 23 marca, równoległe cytaty. List do Galacjan, trzeci rozdział, czwarty wiersz. Tak wiele cierpieliście na próżno, jeśli rzeczywiście na próżno? Drugi list Jana, pierwszy rozdział, ósmy werset. Miejcie się na baczności, żebyście nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy otrzymali pełną zapłatę. Drugi list do Koryntian, czwarty rozdział od ósmego do osiemnastego wersetu. Zewsząd jesteśmy uciskani, lecz nie przygnębieni, bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni, powaleni, ale nie zgładzeni. Nieustannie nosimy w ciele umieranie Pana Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby i życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc w nas działa śmierć, a w Was życie. Mając zaś tego samego ducha wiary, jak jest napisane, uwierzyłem i dlatego przemówiłem. My również wierzymy i dlatego mówimy, wiedząc, że Ten, który wskrzesił Pana Jezusa, przez Jezusa wskrzesi także nas i postawi razem z Wami. Wszystko to bowiem dzieje się dla Was żeby obfitująca łaska, przez dzięk czynienie wielu, rozmnożyła się ku chwale Bożej. Dlatego nie zniechęcamy się, bo chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, to jednak ten wewnętrzny odnawia się z dnia na dzień. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną i wieczną wagę chwały. Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, Lecz na to, co niewidzialne, to bowiem, co widzialne, jest doczesne, to zaś, co niewidzialne, jest wieczne. List do Filipian, pierwszy rozdział, dwudziesty dziewiąty i trzydziesty werset. Gdyż Wam dla Chrystusa dane jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy. List do Kolosan, drugi rozdział, pierwszy werset. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele. Psalm 71, pierwszy siódmy werset. Dla wielu jestem jakby cudem. Lecz ty jesteś moim potężnym schronieniem. Dzieje apostolskie, 16 rozdział od 22 do 31 wersetu. I wystąpił tłum przeciwko nim, a pretorzy zdarli z nich szaty i kazali wychłostać ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi, żeby ich dobrze pilnował. Otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu, a ich nogi zakłuł w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi. Także zachwiały się fundamenty więzienia. I natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, i wszystkim rozwiązały się więzy. A gdy strażnik więzienia obudził się i zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecz i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał donośnym głosem: Nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Wtedy zażądał światła i wskoczył do środka, a drżąc padł do nóg Pawła i Sylasa a wyprowadziwszy ich z więzienia powiedział – Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli – uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, od 5 do 9 wersetu. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, Dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto. Naszli dom Jazona i szukali ich, aby wyprowadzić ich przed lud. Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Oto ci, którzy cały świat wzburzyli, przyszli też tutaj. A Jazon ich przyjął. Oni wszyscy postępują wbrew dekretom cesarza, mówiąc, że jest inny król, Jezus. W ten sposób zaniepokoili lud i przełożonych miasta, którzy to słyszeli, ale po wzięciu poręczenia od Jazona i innych, wypuścili ich. Pierwszy List do Koryntian czwarty, rozdział dziewiąty werset. Bo uważam, że Bóg nas, apostołów, wyznaczył jako ostatnich, jakby na śmierć skazanych. Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi. List do Żydów, jedenasty rozdział, trzydziesty szósty werset. Jeszcze inni doświadczyli szyderstw i biczowania ponadto kajdan i więzienia. List do Filipian, pierwszy rozdział, siódmy werset. Słuszne jest, abym tak myślał o was wszystkich, dlatego że mam was w moim sercu, bo w moim więzieniu, jak i w obronie i utwierdzaniu Ewangelii, wszyscy jesteście ze mną uczestnikami łaski. List do Filipian, czwarty rozdział, czternasty werset. Jednak dobrze uczyniliście, uczestnicząc w moim ucisku. Pierwszy list do Tesaloniczan, drugi rozdział, czternasty werset. Wy bowiem, bracia, staliście się naśladowcami kościołów bożych, które są w Judei, w Chrystusie Jezusie, bo wy to samo wycierpieliście od swoich rodaków, co i oni od Żydów. 164. Zastanawiam się czasem. Zastanawiam się czasem, czy mój pan rzeczywiście wie O tych licznych, drobnych sprawach Raniących mnie. Zastanawiam się, czy on zna niepokoje mej duszy, Gdy burza wokół groźnie huczy, Pokój mój chcąc wzruszyć. Zastanawiam się, czy on słyszy me wzdychania w nocy. Czy widzi też mój smutek i moje łez pełne oczy? Zastanawiam się, czy on czuje moje ciężkie brzemię i czy jego miłość jest ze mną w każdej potrzebie? O nie, uciszę niepokój, który we mnie wzbiera. Czytałem przecież, że on nasze łzy gromadzi, zbiera. Ten, który widzi i troszczy się o ptaka najmniejszego, Z pewnością, tak, z pewnością słyszy głos dziecka swego. Ten, który uciszył fale galilejskiego morza, Potrafi burzom życia nakazać spokój, Choć wokół groza. Nie zastanawiam się już. Jestem pewien, że mój Pan wie, o tych licznych, drobnych sprawach, raniących mnie.